bardzo jestem szczęśliwa, że jestem w Spale. Nie siedzę w domu i nie nudzę się. To mi się bardzo podoba. Jest tak przyjemnie, wesoło, możemy wieczorami posiedzieć, pośpiewać, powspominać i to wszystko robi taki wspaniały nastrój. Jednak potrzebny jest kontakt z ludźmi. No bardzo mi się podoba. Pomimo moich bolących korzonków, które mnie złapały tydzień temu, to mam tutaj naprawdę pomoc ze wszystkich stron. Super jest przecież, naprawdę. W życiu nie myślałam, że jeszcze w czymś takim będę brała udział. Już tutaj mówiłam, no już pomijam właśnie wyżywienie. Pomijam też to, że jest tu tak pięknie, tak zielono, tyle dębów, tyle świerków, ale ten czas tak jest strasznie zajęty, tak jest czas zorganizowany, że my w sumie nie mamy, to znaczy ja nie mam w sumie czasu, żeby krzyżówki rozwiązać. Super jest, te wszelkiego rodzaju wyjścia, te wszelkiego rodzaju takie balety, czy ognisko, przepiękne. Tutaj można wspaniale wypocząć, z dala od ruchu samochodów miasta i to mi właśnie się bardzo podobało. Kłopot jest chodzenia. Za daleko nie mogę chodzić. A tu wolontariusze pomagają, kochani są, pomagają chodzić wszędzie, czy jadę na wózku, na wycieczce. Że no, naprawdę jest bardzo sympatycznie. A wolontariusze mnie tak pięknie wożą na wózku, że po prostu umożliwiają mi przez to po prostu zwiedzenie tutaj tych terenów. W tej chwili wygodnie jadę sobie wózkiem, Tomek mnie wozi i po prostu idziemy na piękny, wśród pięknej zieleni. Bardzo dziękuję, bo naprawdę po prostu mam przemiłe, będę wspominała jako przemiłe chwile, szczególnie, że jeszcze tak pogoda nam dopisuje. Dziękuję bardzo.